Streszczenie lalki. Tom pierwszy, rozdział trzeci. Pamiętnik starego subiekta. Jest to pierwszy rozdział, w którym czytamy pamiętnik Ignacego Rzeckiego. Na początku stary subiekt ze smutkiem oznajmił, że na świecie jest coraz mniej dobrych subiektów i rozumnych polityków. Uznał, że przyczyną tego są chwilowe mody. Subiekci zbyt często, według Rzeckiego, zmieniają sposób ubierania się. Rzecki nie nadążał za ciągle zmieniającymi się fasonami spodni i nowymi sposobami łamania kołnierzyków. Sam przecież od wielu lat nie zmieniał sposobu ubierania się. Stąd nowe zwyczaje bardzo go irytowały. Jak stwierdził w pamiętniku, podobnie było z politykami, którzy co kwartał wierzyli w inną wielką osobowość. Raz w Bismarcka, raz w Gambetę, tylko po to, żeby po chwili wyznawać Beaconsfielda. Rzecki nie wierzył w indywidua i przedkładał nad nie dynastię. Za przykład podał Napoleona i jego potomków, którzy nadal mieli duży wpływ na losy Europy i całego świata. Zobaczycie, co jeszcze zrobi Napoleonek IV, który po cichu uczy się sztuki wojennej u Anglików. Ale o to mniejsza. W tej bowiem pisaninie chcę mówić nie o Bonapartych, ale o sobie, ażeby wiedziano, jakim sposobem tworzyli się dobrzy subiekci i choć nie uczeni, ale rozsądni politycy. Do takiego interesu nie trzeba akademii, lecz przykładu. W domu i w sklepie. W dalszej części pamiętnika Rzecki opowiedział o swym ojcu, który za młodu był żołnierzem, a na starość woźnym w Komisji Spraw Wewnętrznych. Mieszkali wraz z ciotką, siostrą ojca. W skromnym, dwupokojowym mieszkaniu na czwartym piętrze kamienicy na Starym Mieście. Jak pisze Rzecki, niewiele mieli dostatków, ale za to wiele radości. U ciotki na ścianie wisieli sami święci, a u ojca wiele obrazów z Napoleonem. To po nim Ignacy odziedziczył zachwyt nad cesarzem Francuzów. Ojca często odwiedzali jego znajomi, pan Domański, woźny z Komisji Skarbu, oraz pan Raczek, handlarz zieleniną. Byli to ludzie prości, ale za to roztropni politycy. Gdy się spotykali, rozprawiali o bieżącej sytuacji politycznej. Nawet ciotka brała udział w tych dysputach. Wszyscy stanowczo twierdzili, że choć Napoleon I zmarł w niewoli, to jego ród jeszcze zatrzęsie się Europą. Jakiś czas później pan Raczek ożenił się z ciotką Ignacego. Edukacją młodego Rzeckiego zajął się ojciec, który nauczył go czytać i pisać, ale najwięcej uwagi przykładał do musztry. W ten sposób dbał, aby w godzinie sprawiedliwości młody był gotów do walki o wolność ojczyzny. Z biegiem lat, gdy pan Domański i Raczek podupadali na zdrowiu, ich wiara w ród Bonapartych zaczynała stygnąć. Tylko stary Rzecki bezkompromisowo wierzył, że jeszcze nadejdzie ich godzina, a jego syn będzie wtedy gotów. W 1840 roku ojciec Ignacego zaczął niedomagać, a po jakimś czasie wylądował na stałe w łóżku. Pan Raczek odwiedzał go codziennie. Raz nawet stwierdził, że oni już chyba nie doczekają Napoleona. Jednak pan Rzecki odparł, że nie umrze, zanim o nim nie usłyszy. Jak pisze w pamiętniku Ignacy, były to słowa prorocze. Pewnego dnia pan Raczek wbiegł do pokoju i oznajmił, że odnalazł się Napoleon we Francji. Pan Rzecki mimo ciężkiej choroby zerwał się, ale szybko opadł na poduszkę. Jak pisze Ignacy, tylko wyciągnął do mnie rękę i patrząc wzrokiem, którego nie zapomnę, wyszeptał: pamiętaj, wszystko pamiętaj, po czym umarł. W późniejszym życiu przekonałem się, jak proroczymi były poglądy ojca. Wszyscy widzieliśmy drugą gwiazdę napoleońską, która obudziła Włochy i Węgry. A chociaż spadła pod Sedanem, nie wierzę w jej ostateczne zagaśnięcie. Co mi tam Bismarck, Gambetta albo Beaconsfield? Niesprawiedliwość, dopóty będzie władać światem, dopóki nowy Napoleon nie urośnie. Kilka miesięcy po śmierci ojca, pan Domański, pan Raczek i ciotka spotkali się na naradę, co począć z młodym Ignasiem. Każdy miał swój pomysł, lecz gdy spytali młodego, ten odparł, że chce do sklepu. Dorośli uznali, że to całkiem dobry pomysł i dzięki koneksjom umieścili go w sklepie Jana Mincla, gdzie miał terminować, czyli uczyć się zawodu. Tego samego dnia mężczyźni przynieśli wieści, iż zamach stanu, jaki przeprowadził Ludwik Napoleon, nie powiódł się, a on sam został osadzony w więzieniu. Było to w roku 1840. W dalszej części pamiętnika
Rzecki opisuje, jak terminował u Mincla na podwalu. Sklep znał już wcześniej, gdyż ojciec wysyłał go tam po papier, a ciotka po mydło. Ignacy uwielbiał przyglądać się ruchomym zabawkom wiszącym w gablocie. Oprócz papieru, mydła i zabawek sprzedawano tam pieprz, kawę, przyprawy, migdały, rodzynki, atrament, talerze, szklanki, krochmal i wiele innych przedmiotów codziennego użytku. Właścicielem był Jan Mincel, bardzo skrupulatny handlarz pochodzenia niemieckiego, od którego Ignacy nauczył się fachu. W sklepie tym pracowali również jego dwaj bratankowie, Franz i Jan Junior. W tym miejscu pragnę dodać, iż w internecie popularną jest błędna informacja, jakoby Franz i Jan byli synami Jana Mincla. Prawdopodobnie wynika to ze złego zrozumienia słowa synowiec. W powieści Franz i Jan zwani są właśnie synowcami starego Mincla. Oznacza to, że są jego bratankami lub siostrzeńcami. Jako że noszą to samo nazwisko co stary Mincel, uznaje za bardziej prawdopodobne, że są to jego bratankowie. Wszyscy trzej, Ignacy, Franz i Jan, gdy tylko coś przeskrobali, dostawali tak zwaną dyscypliną. Sklep Mincla był kolonialno-galanteryjno-mydlarski. Przy towarach kolonialnych pracował 30-kilkuletni Franz Mincel. W galanterii pracował Jan, przy mydle zaś pracował August Katz. Mizerny ten człeczyna odznaczał się niezwykłą punktualnością. Najraniej przychodził do roboty. Krajał mydło i ważył krochmal jak automat. Jadł, co mu podano, w najciemniejszym kącie sklepu, prawie wstydząc się tego, że doświadcza ludzkich potrzeb. O 10 wieczorem gdzieś znikał. W niedzielę rano stary Mincel modlił się, a około południa kazał Ignacemu przychodzić do niego i uczył młodego, skąd pochodzą różnego rodzaju produkty, do czego służą i jak je odmierzać klientom. W ten sposób przechodziliśmy każdą szufladę w sklepie i historię każdego towaru. Gdy zaś Mincel nie był zmęczony, dyktował mi jeszcze zadania rachunkowe. Kazał sumować księgi albo pisywać listy w interesach naszego sklepu. W dni powszednie obiady jadali w sklepie. Najpierw dwaj młodzi Minclowie i August Katz, a potem stary Jan Mincel i Ignacy. W święta takie jak Wigilia Bożego Narodzenia wszyscy jadali wspólnie przy jednym stole w pokoju na górze. Mincel wręczał pracownikom podarunki, a jego matka, bardzo stara pani Minclowa, urządzała choinkę. Pierwszego dnia każdego miesiąca pracownicy otrzymywali pensję. Ignacy dostawał wtedy 10 zł. Przy okazji wypłaty Jan Mincel wypytywał wszystkich o to, jakie udało im się zgromadzić oszczędności. Nie robienie oszczędności, a raczej nie odkładanie co dzień choćby kilku groszy, było w oczach Mincla takim występkiem jak kradzież. Za mojej pamięci przewinęło się przez nasz sklep paru subiektów i kilku uczniów, których pryncypał dlatego tylko usunął, że nic sobie nie oszczędzili. W dalszej części pamiętnika Ignacy wspomina: dobry ten człowiek miał jedną wadę. Oto nienawidził Napoleona. Sam nigdy o nim nie wspominał, lecz na dźwięk nazwiska Bonapartego dostawał jakby ataku wścieklizny. Siniał na twarzy, pluł i wrzeszczał: szelma, szpicbub, rozbójnik. Na te słowa Ignacy niemal zemdlał. Nagle zauważył, że młody Jan Mincel zakrył usta i zaczął coś mówić do Augusta Katza. Rzecki wytężył słuch i usłyszał: baje, stary, baje, Napoleon był chwat, choćby za to samo, że wygnał chyslów Szwabów. Nieprawda, Katz? Okazało się, że w sklepie panowały dwa stronnictwa. Stary Jan Mincel i jego matka bardzo lubili Niemców. Jego bratankowie i August Katz Niemców nienawidzili. Tylko Rzecki był neutralny. Z czasem okazało się, że młody Jan Mincel uważał się za Polaka i spadkobiercę tradycji polskiej szlachty. Jego brat Franz ciążył jednak ku niemieckiemu dziedzictwu, przez co bracia byli skłóceni. Minęło 6 lat pracy Rzeckiego w sklepie i nastał rok 1846. Był to dla niego ważny rok, gdyż z ucznia awansował na subiekta. Ponadto w tym samym roku Ludwik Napoleon uciekł z więzienia, a stary Jan Mincel zmarł. Okoliczności jego śmierci były dość dziwne. Ruch tego roku był słaby. Pewnego dnia ktoś wybił szybę w sklepie.
Ignacy zastanawiał się, czy nie był to przypadkiem kac. W następnym tygodniu stało się coś dziwnego, gdyż wybita szyba wzbudziła w warszawiakach zainteresowanie i ruch znacznie wzrósł. Było to jednak chwilowe. Pewnego wieczoru ponownie ktoś wybił szybę w sklepie. Młodzi minclowie pobiegli na górę szukać stryja, a kac wybiegł na zewnątrz łapać sprawcę tego rozboju. Wszyscy byli zszokowani, gdy chwilę później policja przyprowadziła sprawcę zajścia. Był nim stary Jan Mincel. Po jakimś czasie sprawa ucichła, ale stary Mincel nie był już taki sam. Stracił humor, począł chudnąć i jakiś czas później zmarł, siedząc w fotelu, oparty brodą na księdze handlowej. Przez kolejnych kilka lat jego bratankowie prowadzili sklep wspólnie, lecz około 1850 roku postanowili podzielić działalność. Franz przejął część kolonialną i pozostał na podwalu. Jan przejął produkty galanteryjne i mydło i przeniósł się na ulicę Krakowskie Przedmieście, gdzie nadal pracował Ignacy. W kilka lat później Jan ożenił się z piękną Małgorzatą Pfeiffer. Ona zaś, niech spoczywa w pokoju, zostawszy wdową, oddała rękę swoją Stasiowi Wokulskiemu, który tym sposobem odziedziczył interes prowadzony przez dwa pokolenia minclów. Na koniec Ignacy stwierdził: za moich czasów pryncypał był ojcem i nauczycielem praktykantów i najczujniejszym sługą sklepu. Jego matka lub żona były gospodyniami, a wszyscy członkowie rodziny pracownikami. Dziś pryncypał bierze tylko dochody z handlu. Najczęściej nie zna go i najwięcej troszczy się o to, ażeby jego dzieci nie zostały kupcami. Nie mówię tu o Stasiu Wokulskim, który ma szczere zamiary, tylko myślę w ogólności, że kupiec powinien siedzieć w sklepie i wyrabiać sobie ludzi, jeżeli chce mieć porządnych.